Myślę, że dzisiejszy dzień jest dobrą okazją do tego, o tym już też wspomniano, że rok 2017 to pierwszy rok wprowadzenia do kalendarza programu szczepień ochronnych, szczepienia wszystkich dzieci rodzących się od 1 stycznia przeciw bakterii streptokokus pneumonii, przeciw tak zwanym pneumokokom, prawda? Tutaj też już zostało to zasygnalizowane. To jest, można powiedzieć, choroba, która nie ma takiego odpowiednika nazwy jak tamte, prawda, historyczne, prawda? Ospa to ospa. Dyfteryt albo błonica, albo krup, to też jedna nazwa. A tutaj co to takiego? Choroba pneumokokowa. Proszę Państwa, to jest choroba, na którą bardzo dużo dzieci choruje, chorując, powiedzmy, stosunkowo łagodnie na różnego rodzaju choroby górnych dróg oddechowych, ale co któreś dziecko choruje na zapalenie płuc, a co któreś dziecko choruje na zapalenie opon mózgowych i mózgu. Jedno z najgroźniejszych zapaleń opon mózgowych i mózgu, które prowadzi do nieodwracalnego czasem uszkodzenia centralnego układu nerwowego ze wszystkimi tego dramatycznymi konsekwencjami na całe życie, albo śmierci, albo strasznego kalectwa przez całe życie. Więc to szczepienie, które można powiedzieć jest już standardem w bardzo wielu krajach rozwiniętych, wchodząc do Polski po prostu ratuje grupę prawdopodobnie kilkuset dzieci przed ciężkimi powikłaniami choroby pneumokokowej. To niesłychanie ważne, że wchodzimy już, prawda, wychodzimy od, poszerzamy to, bo dotychczas szczepiliśmy tylko dzieci z tak zwanych grup ryzyka, czyli tych, które były, no, można powiedzieć, najsłabsze. Teraz szczepimy już wszystkie dzieci. Bardzo dobrze jest, że pan profesor Wysocki wspomniał o tym i ja jeszcze raz to chcę powiedzieć, że szczepienie małych dzieci, które są nie tylko potencjalnie zagrożone pneumokokami, ale także są rezerwuarem pneumokoków, które zarażają przede wszystkim pokolenie ich dziadków, pośrednio chroni także właśnie to pokolenie osób starszych. Choroba pneumokokowa u osób starszych to przede wszystkim zapalenie płuc, no i niestety różnego rodzaju ciężkie konsekwencje dla starszych osób chorujących na różne choroby przewlekłe, jako konsekwencja właśnie tego zapalenia, ciężkiego zapalenia płuc. Od śmierci zaczynając, poprzez no, różnego rodzaju pogorszenia ich stanu ogólnego. A zatem pneumokoki, przeciw którym szczepimy małe dzieci, jednocześnie przestają być groźne dla osób dorosłych, a szczególnie właśnie dla pokolenia babci i dziadków tych małych dzieci zaszczepionych.